Dzień dobry Państwu. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do tego cyklu wykładów o polskim kinie. No i oczywiście podziękować Państwu za przybycie. Dziś zajmiemy się dziś interesują nas dwa filmy. Zażywione uczucia Jerzego Zarzyckiego, film, którego premiera odbyła się w październiku roku 1957. I film w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, Pożegnania, którego premiera odbyła się rok później, czyli w październiku 1958. Mamy zatem dwa filmy związane w jakiś sposób z okresem, tak zwanej odwilży popaździernikowej. W różny sposób były związane. Pierwszy w kontekście przełamywania schematów filmu socrealistycznego, a drugi bardziej chyba w kontekście rodzącej się właśnie w tym czasie szkoły polskiej. Zaczniemy od zagubionych uczuć, a właściwie powinniśmy zacząć od osoby ich reżysera, czyli Jerzego Zarzyckiego, bo wydaje mi się, że losy Zarzyckiego były w pewien sposób charakterystyczne dla losów ludzi, którzy tworzyli zaraz po wojnie polską kinematografię, ale również w jakiś sposób charakterystyczne w ogóle dla losów ludzi uwikłanych w historię, w czas wojny i tego, co się działo w Polsce po wojnie. Oczywiście są przykładem tych losów nie jedynym ich wariantem. Ale musimy zacząć od roku 1930, dlatego że w roku 1930 Jerzy Zarzycki, jako 19-letni młodzieniec, staje się współtwórcą Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego, START, o którym, jak wiem, była już mowa na tych wykładach, wraz z Eugeniuszem Cękalskim, Jerzym Teplicem, Wandą Jakubowską, Tadeuszem Kowalskim, Stanisławem Wolem. Później dołączył do nich Aleksander Ford. Wspominam te nazwiska, bo te nazwiska są, ci ludzie są ważni właśnie w kontekście rodzącej się już po wojnie polskiej kinematografii. Ja przypomnę tylko, że START chciał opracować taką formułę filmu społecznie użytecznego, w którego skład wchodziłyby różne dokonania filmowe, dokument, fabuła, film awangardowy. Z różnych przyczyn te dokonania startowców ograniczyły się raczej do krótkiego metrażu. Mówię o tym, oczywiście ważne było to, że startowcy przeciwstawili się tej komercyjnej, branżowej kinematografii przedwojennej. Walczyli o film, który miałby poruszać jakieś ważne społeczne, między innymi problemy. Mówię o tym dlatego, że to zaangażowanie Zarzyckiego było dość istotne. On był realizatorem krótkich filmów i był nawet operatorem niektórych prób, które startowcy dokonywali, prób filmowych. W 1933 roku na przykład nakręcił wraz z Wolem i Jakubowską taką poetycką impresję zatytułowaną Morze. Było tych prób oczywiście więcej. W 1935 roku nastąpiło rozwiązanie startu. W 1937 założenie spółdzielni autorów filmowych, której szefem stała się Wanda Jakubowska. W 1937 roku Jerzy Zarzycki kręci wraz z Aleksandrem Fordem film zatytułowany Ludzie Wisły. I to w założeniu miał być taki film będący portretem środowiska wodniackiego, ludzi, którzy pracują przy spływie drewna na Wiśle. Ten film jakby wkradł się pewien wątek sensacyjno-melodramatyczny, więc on jakby trochę zaczął ciążyć z takiego kina w założeniu realistycznego ku filmowi bardziej komercyjnemu. Niemniej pojawił się tam taki autentyczny, na przykład autentyczne planery, prawda, w okolicach Wisły kręcone. W 1939 roku Zarzycki kręci jako reżyser i tu to się może wydać dziwne w kontekście tych postulatów startowców. Film zatytułowany Żołnierz Królowej Madagaskaru według farsy Stanisława Dobrzyńskiego, coś w rodzaju wodewilu. Co ważne, wymienię te nazwiska, ponieważ zdjęcia do tego filmu kręcą Stanisław Wol i Adolf Forbert, operatorowie, który również po wojnie zaznaczał się właśnie w tych pierwszych dokonaniach powojennych polskiej kinematografii. Żołnierz Królowej Madagaskaru nie wszedł na ekrany przed wojną.
został ukończony, udźwiękowiony przez Niemców. Premiera tego filmu odbyła się w roku 40, a więc już po wybuchu II wojny światowej. Jednak po wybuchu II wojny światowej Zarzycki nie odłożył kamery. Cały czas działał jako czynny filmowiec, bo już we wrześniu wszedł w skład ekipy filmowców powołanej przez prezydenta Warszawy Stefana Staszyńskiego do dokumentowania wojennych wrześniowych wypadków w Warszawie. Ale i później, w trakcie okupacji, Zarzycki nie odłożył kamery. W 1942 roku przy Biurze Informacji i Propagandy AK powstał tzw. referat fotofilmowy, którego szefem został Antoni Bogdziewicz i w którego skład również wszedł Jerzy Zarzycki, członek AK o pseudonimie PIK, jako szef operatorów. Tajna siedziba tego fotoreferatu filmowego miała miejsce w zakładzie fotograficznym TRES w Pałacu Staszica, niedaleko. I w założeniu chodziło o uskutecznianie takich kursów filmowych, które kształciłyby, przysposabiałyby filmowców i jakby przygotowywały ich do dokumentacji być może planowanego przez podziemie powstania. Jak wiemy, do tego powstania doszło w roku 1944 i Zarzycki dalej zapisuje bardzo chlubną kartę, swoją kartę na kartach historii. Mianowicie jest jednym z tych operatorów, którzy dokumentują wypadki podczas powstania warszawskiego, to znaczy dokumentują wydarzenia powstańcze. Powstaje kilka numerów kronik powstania warszawskiego, które są na gorąco jeszcze w sierpniu 1944 roku pokazywane na projekcjach w kinie Palladium przy ulicy Złotej. Ale jak wiemy, powstanie kończy się klęską. Już w styczniu 1945 roku pojawia się nie tylko Armia Czerwona, Armia Wojska Polskiego i przy niej zorganizowana wytwórnia filmowa Wojska Polskiego, na której czele stoi Aleksander Ford. Ford pojawia się w Krakowie, zakłada tam tak zwaną bazę produkcyjną filmowej wytwórni Wojska Polskiego. W Krakowie również znajduje się w tym czasie, czyli na początku roku 1945, Jerzy Zarzycki, który, jak się domyślam, podąża tam za swoim przyjacielem Antonim Bogdziewiczem, który również w 1945 roku zakłada w Krakowie tak zwany warsztat filmowy młodych. Miał to być w zamierzeniu taki zalążek polskiego szkolnictwa filmowego i rzeczywiście stał się nim, bo ten kurs, ten warsztat filmowy młodych skończył między innymi Wojciech Jerzy Has, ale również uczestniczyli na kursy Jerzy Kawalerowicz, Mieczysław Jachoda, znakomity operator, później Hasa i nie tylko. W ogóle Kraków wtedy stał się taką oazą ocalałej z wojny polskiej inteligencji. Różne środowiska, pisarzy, filmowców, muzyków tam się spotykali, debatowali nad tym, co można by w przyszłości zrobić. Między innymi w 1945, już na samym początku 1945 roku, a więc jeszcze wojna trwa, ale Kraków już jest wyzwolony, pojawiają się tam również Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski i Władysław Szpilman. Snują wspólnie projekt pierwszego filmu, który miałby być świadectwem polskich losów wojennych, mianowicie filmu Robinson Warszawski, filmu opartego na wspomnieniach Władysława Szpilmana, oczywiście tych, które później nakręcił Roman Polański. Oczywiście te wspomnienia miały dotyczyć tylko i wyłącznie tej części losów Szpilmana po ucieczce z getta, prawda, i dotyczących jakby jego tego okresu ukrywania się w ruinach Warszawy po powstaniu warszawskim, wtedy kiedy Niemcy pacyfikują, czy burzą, właściwie niszczą Warszawę. No i tym pomysłem jako szef kinematografii ówczesnej zainteresował się Aleksander Ford i realizatorem, reżyserem tego filmu miał być właśnie Jerzy Zarzycki. Stał się nim. Niemniej zaraz już w 1945 roku doszło do wielu przeróbek scenariuszowych. Znaczy ten film miał być takim świadectwem
tego, tych wydarzeń wojennych, tego zniszczenia i jakby z perspektywy jednostki, prawda, człowieka Robinsona, który w Morzu Gruzów ocalał, prawda, jako niemal jedyny człowiek, prawda, na tej wyspie, tworzy jakąś wyspę na oceanie Gruzów. Miał ten film w jakiś sposób miał być świadectwem. Otóż już w 1946 roku zaczęto zmieniać ten scenariusz napisany przez Andrzejewskiego i Miłosza i Szpilmana. Miłosz w 1946 wycofał swoje nazwisko jakby z tej produkcji. Film wszedł do produkcji w 1948 roku. Zaczął go kręcić Zarzycki jako reżyser w zespole filmowym Wandy Jakubowskiej. No i właściwie perypetie dotyczące tego filmu mogłyby się stać tematem oddzielnego wykładu. Znaczy, na tym filmie można... ten film pokazuje, co się działo w procesie kinematografii, jak ta kinematografia zaczęła być ideologizowana. Scenariusz ulegał niekończącym się dosłownie przeróbkom. W efekcie ukończono w 1949 roku produkcję tego filmu. Pokazano go na zjeździe w Wiśle, w tym samym zjeździe filmowców w Wiśle, na którym uchwalono doktrynę czy dyrektywy socrealizmu, ale i tam się on nie spodobał. Poddano go następnym przeróbkom. W efekcie film wszedł na ekran dopiero w 50 roku pod tytułem Miasto nieujarzmione i reżyserem oczywiście podpisał go Jerzy Zarzycki. On z takiego filmu świadectwa stał się filmem, apelem przeciwko faszyzmowi. Ale oczywiście wiemy dobrze, że właściwie w tym czasie faszyzmem było wszystko to, co nie było komunizmem. Dodana tam została taka okropny komentarz na samym początku. Oczywiście faszystami byli również akowcy. Tam do tego miasta nieujarzmionego dodana została taka rama, czy też komentarz narratora o tym, jak to właśnie na samym początku tego filmu, o tym, jak to generał Burko Morowski pertraktuje z generałem von den Bachem Żelewskim, który dowodził tą akcją niszczenia Warszawy. Także film został po prostu, umówiono, że wprost zmasakrowany. Wspomniałem o 1949 roku i zjeździe w Wiśle, ponieważ to właśnie w listopadzie 1949 roku w Wiśle zapanowały dyrektywy socrealizmu. To jest ważne w kontekście filmu Zagubione uczucia, który jest takim filmem, który właśnie przełamuje te konwencje, sztywne konwencje filmu socrealistycznego. Czym był socrealizm? Mówiąc w skrócie, socrealizm traktował sztukę jako broń ideologiczną w walce klasowej. Zakładał ideologiczną funkcyjność sztuki. Pojawia się tu termin realizm, oczywiście. Realizm to zgodność z prawdą. A prawda to obowiązująca ideologia marksizmu, leninizmu. Dzieła socrealistyczne miały pokazywać rzeczywistość w czasie przemian. Pokazywać kształtowanie się nowego człowieka w pewnym procesie historycznych przemian. Oczywiście poetyka takiego dzieła filmowego, socjalistycznego, nie tylko literackiego również, podlegała ścisłym konwencjom i schematom. Na przykład obowiązywała typowość bohatera. Figura bohatera była traktowana jako nośnik treści ideowych. W takim filmie, czy w takim scenariuszu musiał się pojawiać zawsze wyraźny konflikt pomiędzy dobrem a złem. Oczywiście dobro to był postęp, socjalizm, zło to było to stare, czyli imperializm. Ten konflikt w istocie był, jak zauważyli specjaliści od filmu socrealistycznego, w istocie był pozornym konfliktem, bowiem zawsze na końcu oczywiście musiało dojść do zwycięstwa owego dobra i do tej pozytywnej przemiany głównego bohatera, który nawracał się na tą nową ideologię. Obowiązywał również w tym filmie socjalistycznym pewien wzór postaci kobiecych. To jest ważne właśnie w kontekście zagubionych uczuć. Kim była kobieta w filmie socjalistycznym? Z reguły była to kobieta realizująca się dzięki pracy zawodowej i działalności politycznej. Oczywiście pojawiał się wątek miłości, ale ten wątek miłości był połączony ściśle z motywem służby społecznej i ideologicznej. Czyli na przykład przykład mamy w takim filmie jak Przygoda na Mariensztadzie. Trzeba powiedzieć, że niestety Jerzy Zarzycki przyłożył swoją rękę realizatora, filmowca do socrealizmu.
Mianowicie na Kremlu w 1954 roku film zatytułowany Uczta Baltazara według powieści Tadeusza Brezy. Otóż film ten, jakby posługując się właśnie, wykorzystując pewien wątek sensacyjny, ale wykorzystując wszystkie główne klisze właśnie tego schematy filmu socrealistycznego, opowiadał o losach niejakiego inżyniera Uriaszewicza, który powraca po wojnie do Polski, ale powraca do Polski z Paryża, ale tylko po to, żeby wykraść z Polski pewien cenny, zabytkowy obraz. Jednak zaznajomiwszy się z tym, co się dzieje w Polsce, postanawia zostać i właśnie dochodzi w nim przemiana i postanawia przyłożyć swój wkład, włożyć swój wkład w odbudowę nowej, socjalistycznej ojczyzny. Oczywiście przeszkadzają mu w tym dawni znajomi. W domyśle są to ludzie, którzy gdzieś uczestniczyli w podziemiu, domyśle są to akowcy, ale oczywiście te figury tych ludzi są ewidentnie figurami wroga ludu. No niestety, że Zarzycki nakręcił taki film, on był akowiec. Tak jak powiedziałem, zapewne uczucia są tym filmem, który przełamuje te klisze i schematy filmu socrealistycznego. Jest to film związany z okresem odwilży politycznej w Polsce i oczywiście tej odwilży, która za tym poszła w kinematografii. To odwilż rzeczywiście możemy datować już od końca 1954 roku w kontekście filmu. Takim pierwszym objawem tego była taka słynna narada w Spatifie filmowców. W 1955 roku, powstały, reaktywowano zespoły filmowe i szefem jednego z nich, mianowicie zespołu Syrena, stał się właśnie Jerzy Zarzycki. Zarzycki był szefem tego zespołu do 1961 roku. W samym filmie, jeśli chodzi o dzieła, poszczególne dzieła, ta próba odwilży, ta próba zmiany, przełamywania tych schematów filmu socrealistycznego nastąpiła już wcześniej, właśnie w roku 55, przed październikiem jeszcze. No i w takich filmach na przykład Pokolenie Andrzeja Wajdy, Cień Kawalerowicza, czy w 56 roku już Człowiek na torze, Zimowy zmierzch, to są filmy, które już Państwo zdaje się widzieli. Ale takim bardzo ważnym filmem odwilżowym był film zatytułowany Koniec nocy, do którego realizacji przystąpili młodzi studenci szkoły filmowej. Właściwie ten film mógł być pierwszym takim debiutem pokolenia filmowców, którzy ukończyli, powstało w 1949 roku w Łodzi szkołę filmową. Było to dzieło zbiorowe Juliana Dziedziny, Walentyny Uszyckiej, Pawła Komorowskiego, operatora Jerzego Wójcika, ale również Marka Chłaski, który był scenarzystą tego filmu, jak również młodych aktorów, do których należał m.in. Zbigniew Cybulski, ale także Roman Polański, którzy bardzo mocno, bardzo ciekawe kreacje stworzyli w tym filmie. Był to film opowiadający o losach młodych ludzi, taki portret środowiskowy młodych ludzi. Niestety film nie wszedł na ekranie w 1956 roku. Wszedł na ekranie właściwie rok po tej październikowej odwilży, dopiero w grudniu 1957 roku. Drugim takim ważnym wydarzeniem w polskiej kinematografii tej odwilżowej była tak zwana seria Czarnego Dokumentu. I tutaj pierwsi zaznaczyli się Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski, kręcąc najpierw odcinek kroniki filmowej w 1954 roku zatytułowany Czy jesteś wśród nich, a później w 1955 roku kręcąc swój dokument Uwaga chuligani, który właśnie pokazywał problem młodzieży pozostającej na marginesie, problem przestępczości, w jaki sposób ukazywał pewien rozpad więzi społecznych i w związku z tym poddawał wątpliwość prawidłowość tych przemian, prawda, które były postulatami nowej socjalistycznej rzeczywistości, między innymi sztuki socrealistycznej.
próbował włączyć się w ten nurt odwilży również Jerzy Zarzycki, ale jakoś tak moim zdaniem nie udało mu się to od razu w pełni. Dlaczego? W 1956 roku Zarzycki nakręcił film Ziemia, który nie był już filmem socjalistycznym, niemniej opowiadał historię tak zwanego kułaka, czyli posiadacza ziemskiego, czy też chłopa po prostu, który posiada ziemię, który silnie broni tego posiadania. Mimo to, że dookoła niego prężnie rozwijają się PGR-y, odchodzą od niego przyjaciele, wręcz opuszcza go rodzina, on twardo tkwi przy tej ziemi, przy tej jego własności. Oczywiście taka postawa na końcu filmu okazuje się kompletnym anachronizmem, on zostaje zupełnie sam. Niemniej film ten w jakiś sposób posiadał sobie pewną ekwiwalencję, dlatego że rzeczywiście tworzył taki portret człowieka właśnie takiego polskiego chłopa, rzeczywiście mocno do tej ziemi przywiązanego, prawda? Jakiś element prawdy tam się pojawił. Niemniej już w 1956 roku mamy dzieła to rzeczywiście związane z polską szkołą filmową i to przełamanie tego socjalizmu dość mocne. Tak naprawdę to przełamanie się jego twórczość Zarzyckiego nastąpiło właśnie w Zagubionych uczuciach, którego filmie, którego premiera właśnie, jak mówiłem, odbyła się w październiku 1957 roku. Ten film powstał według opowiadania Zośka Hanny Mordkowicz-Olczakowej, córki znanego warszawskiego przedwojennego księgarza Mordkowicza. Scenariusz napisała właśnie Hanna Mordkowicz, ale uwaga, również Jerzy Andrzejewski, Jerzy Zarzycki i Julian Dziedzina. Także Zarzycki zaprosił, jak można sądzić, zaprosił do realizacji, przynajmniej do tej współpracy scenariuszowej, właśnie jednego ze współtwórców Końca Nocy, młodego absolwenta szkoły filmowej. Zdjęcia tego filmu nakręcił Antoni Wójtowicz. Główną rolę Zofii Stańczakowej zagrała Maria Klejdisz, a jej syna Adama Andrzej Jurczak. Zagubione uczucia można potraktować jako pewnego rodzaju odwrócenie, a nawet kompromitację schematów filmu socrealistycznego. Tadeusz Lubelski napisał, że realizuje się w nim strategia agitatora, jedna ze strategii właśnie obowiązujących w kinie socjalistycznym, ale w tym filmie realizuje się ona jako arebur, czyli na wspak, na odwrót, prawda? Punkt wyjścia tego filmu jest niby podobny do klasycznego filmu socjalistycznego. Miejscem akcji jest wielka budowa nowej rzeczywistości, jaką jest miasto Nowa Huta, miasto i kombina przemysłowy. Bohaterką jest typowa kobieta, przodownica pracy, ale też matka czworga dzieci. Ale inność tego filmu, chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, już widać od pierwszych kadrów. To znaczy, już pierwsze kadry, na których leci czołówka filmowa, widzimy w dalekiej perspektywie obraz Nowej Huty, ale nie jest to obraz Nowej Huty właśnie tej, jak z propagandowego, socjalistycznego plakatu. Jest to obraz Nowej Huty ciemnym świtem i taki spowity w mgły jakieś czarne dymy, można powiedzieć. Fabuła obejmuje jeden dzień z życia kobiety i jej syna. Właściwie pokazuje tak mniej więcej 24 godziny od świtu do świtu. Akcja jest pokazywana jakby równolegle. Matka na przemian jakby z tym, co się dzieje z jej synem, który matka pracuje, jej syn opiekuje się domem, jakby przejmuje obowiązki głowy rodziny, można powiedzieć, ponieważ żyją bez ojca i bez męża. W tym filmie następuje rozbicie, można powiedzieć, schematu fabularnego. Przede wszystkim brak w tym filmie takiego właśnie bardzo wyraźnie zarysowanego, zewnętrznego i bardzo schematycznego konfliktu. Mamy tu wyraźne już zindywidualizowanie postaci. Przede wszystkim głównej bohaterki, ale również tego drugiego bohatera, jakim jest syn Zofii Stańczakowej. Mamy tu przede wszystkim brak socjalistycznej, nowej, szczęśliwej wspólnoty, a przede wszystkim w zasadzie brak jakichkolwiek perspektyw na taką wspólnotę. Mamy tu po prostu bohaterów pozostawionych samych sobie, osamotnionych. I mamy tu wreszcie bardzo pesymistyczne zakończenie, które absolutnie nie przeszło, bo oczywiście w filmie
socrealistyczny. Jak na przykład w tym filmie, jak to wygląda, jeśli chodzi o środki, filmowe środki wyrazu? Na przykład obraz. Ten film na plakacie był anonsowany jako taki pierwszy obraz, pierwszy polski obraz neorealistyczny. I rzeczywiście w tym filmie pojawia się w obrazie autentycznie realistyczny pierwiastek. Zwłaszcza właśnie w obrazie Nowej Huty. Będziemy mieli takie zdjęcia kręcone w porze deszczowej, szaro, błoto. Będziemy w zasadzie mieli takie pokazywane, będą takie obrzeża miasta, czy właściwie miasto cały czas w budowie. Będziemy mieli również realistyczne wnętrza takiego ubogiego bardzo mieszkania głównej bohaterki, odtworzone właśnie z realistycznym szczegółem. Jednym słowem mamy tu obraz Nowej Huty jako pewnego placu budowy, ale jednak zdecydowanie odbiegającego w tym wyrazie od sztampy i plakatowości socrealistycznych wizerunków takich miejsc. Mamy tu, jeśli chodzi o słowo, mamy tu żywe, zindywidualizowane słowo, ale jeszcze mamy coś ważnego, na co chciałbym zwrócić uwagę, Mamy tu w pewien sposób kompromitację socrealistycznych sloganów i socrealistycznej nowomowy. To będzie zwłaszcza widoczne w takiej scenie, kto wie, czy nie najistotniejszej w tym filmie, mianowicie scenie przybycia do zakładu pracy, w którym główna bohaterka jest przewodniczącą pracy wycieczki kobiet zagranicznych. Wtedy, kiedy one tam prowadzą wywiad, wypytują główną bohaterkę o to, jak jej się żyje, jak wygląda jej życie, a ona w zasadzie na polecenie swoich szefów recytuje właśnie takimi sloganami, czy właśnie taką nową mową socjalistyczną, to ile gdzie ona pracowała, jaką była przewodniczącą pracy, ile zarabia, że dostała premię, ale recytuje to wszystko taką kamienną twarzą, prawda, właśnie nieobecną. Także przez to mamy to zderzenie tej rzeczywistości, którą widzimy w obrazie i tych sloganów wypowiadanych słowem. Mamy też pewną różnicę w geście aktorskim, mamy taką powściągliwą bardzo grę aktorów. W kontrze do tej takiej dziarskości, prawda, i energii, która miała bić, i radości, która miała bić z tych bohaterów socjalistycznych. Mamy tu wreszcie wizerunek kobiety, bardzo kameralny, osobisty, oczywiście pokazany na pewnym społecznym tle. Mamy tu przewodnicę pracy, przewodnicę, która jednak w nadmiarze obowiązków nie daje sobie rady z życiem. Mamy tu wreszcie brak miłości, bardzo ważny motyw właśnie tej scenie pojawienia się tych kobiet z zagranicy. Tam pojawia się również były mąż tej kobiety. Teraz zwyczajny karierowicz, robiący karierę gdzieś w jakiejś centrali związkowej. Bohaterka otrzymuje tam premię za to swoje przodownictwo pracy. Niemniej wszyscy gdzieś tam zazdroszczą tej premii. Niemniej my wiemy, widz wie z tego kontekstu, że ona po prostu pracuje nie dla dobra kraju, prawda? Ona pracuje po prostu, bo musi utrzymać rodzinę. Ona nie ma innego wyjścia. Mamy wreszcie w tym filmie pesymistyczny koniec, nawiązujący właśnie, dlatego nie wspomniałem, do czarnej serii, ponieważ chłopiec, nie radząc sobie już, pozostając sam, prawda, nie radząc sobie z tymi obowiązkami, które spadają na niego w czasie dnia, postanawia ucieka do Krakowa, tam wpada w siła szajki chuliganów, którzy porywają tramwaj, ten tramwaj będzie jechał ciemną nocą bez motorniczego, zakończy się to wszystko katastrofą, mamy taki naprawdę bardzo pesymistyczny koniec tego filmu. To będzie wyraźnie widoczne również w obrazie. Co ciekawe, film ten został żywo odebrany, ale został kilka czy kilkanaście dni po premierze ściągnięty po prostu z ekranu. Niemniej dobrze zachowali się krytycy, ponieważ przyznali temu filmowi Nagrodę Krytyki Filmowej za rok 57, czyli tak zwaną warszawską syrenkę. I Zagubione Uczucia dostały tę nagrodę wraz z człowiekiem na torze Andrzeja Munka.
To tyle, co chciałem do powiedzenia na temat filmu Zagubione uczucia. Natomiast teraz przejdziemy do filmu Wojciecha Jerzego Hasa Pożegnanie. Co łączy tych dwóch reżyserów i ich filmy? Otóż oczywiście łączy je ten historyczny czas powstania filmu, ale wobec którego można zauważyć, chciałbym, żebyśmy zauważyli przede wszystkim pewną istotną różnicę postaw twórczych obu reżyserów. Co mam na myśli, to mam nadzieję się wyjaśnię jakby po wykładzie i po tym, jak zobaczymy te filmy. Co łączy jeszcze Hasa i Zarzyckiego? Otóż łączy ich zespół filmowy Syrena, którego Zarzycki był szefem i w którym Has miał nakręcić swój debiut filmowy, właśnie film Ziemia. Do tego jednak nie doszło, w końcu ten film nakręcił Zarzycki. Może to i dobrze, bo Has zadebiutował znacznie bardziej spektakularnie. Dwa słowa o Wojciechu Hasie. Myślę, że Hasowi się należy oddzielny wykład i myślę, że takie wykłady na pewno nastąpią w cyklu tych spotkań filmowych. Ale dwa słowa o Hasie. Has urodził się w Krakowie i był bardzo związany z tym miastem. Ukończył, czy chodził w... Był z wykształcenia malarza, plastyki, to co ciekawe. W czasie wojny ilustrował na przykład książki, bajki dla dzieci. Ale również tuż po wojnie ukończył kurs na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ale również w 1946 roku, to jest ważne, ukończył założony przez Bogdziewicza, o czym wspominałem, warsztat filmowy młodych. W 1947 bodaj roku zaczął pracę w wytwórni filmów dokumentalnych w Warszawie, gdzie nakręcił pierwszy swój krótkometrażowy film Harmonia. Potem w 1949 roku średniometrażowy film Ulica Brzozowa. I jest to tyle ciekawy film, że współreżyserował go również znakomity polski reżyser inny Stanisław Różewicz. Razem nakręcili ten film. Moje Miasto z 1950 roku, również taki średni metraż, film, w którym już daje sobie znać taki poetycki, nazwijmy to umownie, styl wizualny Hasa. W 1951 roku Has przenosi się do wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, gdzie kręci szereg filmów instruktażowo-oświatowych, można powiedzieć. Nie były to filmy agitacyjne i socrealistyczne. Jeden był na przykład zatytułowany Centralizowana kontrola przebiegu produkcji. Jak można sądzić, Has traktował te filmy jako pewnego rodzaju wyprawki warsztatowe, ale co ciekawe, zaczął już tam współpracę przy tych filmach ze swoim późniejszym znakomitym operatorem Mieczysławem Jachową. W roku 1955 właśnie nie znam kulisów akcesu, ale mógł zostać zaproszony do zespołu filmowego Syrena przez właśnie Jerzego Zarzyckiego. I można domniemywać, że Zarzycki poznał Hasa właśnie w Krakowie, właśnie w 1946 roku. Tego nie wiem, można to sprawdzić. Debiutem Hasa stała się Pętla, nie nakręcona u Zarzyckiego w Syrenie, ale w Iluzjonie Ludwika Starskiego w 1958 roku i był to debiut bardzo spektakularny, bardzo specyficzny, bardzo niekonwencjonalny nawet na tle tej erupcji kina polskiego związanego już z rodzącą się Szkołą Polską. Była to pierwsza hasowska adaptacja literatury. Film powstał według noweli Marka Chłaski, co oczywiście wpisuje ten film właśnie w kontekst Polskiego Października, bo jak wiemy, te nowele Marka Chłaski, które były w 1955, 1956 chyba roku publikowane, między innymi po prostu w jakiś sposób wpłynęły na ten przełom, na tą przemianę, przynajmniej jeśli chodzi o kulturę polską. Ale przede wszystkim Pętla była filmem, w którym po raz pierwszy dała sobie znać taka niekonwencjonalna i oryginalna stylistyka i tematyka filmów Hasa. Otóż film ten opowiada o 24, takim bardzo ponurym, mrocznym dramatem, można powiedzieć egzystencjalnym. Opowiadał o 24 godzinach z życia alkoholika, którego znakomicie zagrał Gustaw Holubek. I pojawia się tam również ten problem, który Hasa będzie do końca jego twórczości interesował, problem czasu. Przede wszystkim czasu przeżywanego przez człowieka. Czym w skrócie ten czas jest? To jest oczywiście czas naszych przeżyć, naszej świadomości, czas naszej pamięci, czas naszej wyobraźni. W tym filmie
to są takie 24 godziny z życia człowieka, który cały czas jest nawiedzany jakby koszmarnymi wspomnieniami, prawda? I ten czas postępuje wedle tych 24 godzin, aż do kresu, do samobójczej śmierci bohatera. Można sądzić, że film został przyjęty, no, zaznaczcie, dosyć spektakularnie na tle innych polskich filmów. Oczywiście został przyjęty z mieszanymi uczuciami, ale można sądzić, Has miał wolną furtkę do tego, żeby kręcić następne filmy. I następny film postanowił właśnie nakręcić według prozy Stanisława Degarda. Tu wypadało powiedzieć kilka słów o Degardzie. Nie wiem, czy jest na to czas. Ja tylko powiem, że Degard równie spektakularny, choć 12 lat wcześniej, po roku 1946, debiutował taką bardzo błyskotliwą powieścią Jezioro Bobeńskie. Natomiast Pożegnania Degard pisał dwóch podejście. Pierwsze podejście nastąpiło zaraz po Powstaniu Warszawskim. Pisał w Komorowie pod Warszawą w 1945 roku. A druga część, a właściwie chronologicznie pierwsza część powieści, pisana była przez Degarda w Krakowie, w Budowie w 1947 roku. Powieść została wydana w 1948. Co jest ważne, dlatego że to był ten taki ostatni już w zasadzie czas przed tym kleszczami socjalizmu, które zapanowały w polskiej kulturze. Już nie było dobrze, bo już było po różnych wydarzeniach politycznych niedobrych. Kim jest bohater Pożegnań Degardowskich? To jest ważne już w kontekście oczywiście filmu Hasa. Bohater jest takim młodzieńcem, można powiedzieć, z dobrego domu przedwojennego, inteligencko-mieszczańskiego. Akcja powieści, ale również filmu, podlega wyraźnemu podziałowi na dwie części. Pierwsza obejmuje kilka miesięcy roku 1939 przed wybuchem wojny, a druga rozgrywa się w ściśle określonej ramie czasowej od końca września 1944, czyli od momentu upadku Powstania Warszawskiego do połowy stycznia 1945, czyli do momentu przekroczenia Wisły przez Armię Czerwoną. Bohater jakby gdzieś pozostaje w obu tych częściach na marginesie wielkich wydarzeń. W pierwszej części można powiedzieć, że bohater oczywiście tam jest takim bohaterem pierwszoosobowym. Narracja sprowadzona w pierwszej osobie, co jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla prozy Degarda. I otóż w tej części przedwojennej bohater czuje jakąś bliżej nieokreśloną chęć wyrażenia buntu przeciwko rzeczywistości. Ale cały czas spotyka się ze takim stwierdzeniem, odbija się od tego stwierdzenia. Świata pan nie zmieni. Rzecz dotyczy dwóch sfer rzeczywistości. Można powiedzieć, że narodowej oraz społeczno-obyczajowej, czyli tej związanej właśnie z domem, pewnym konwenansem obyczajowo-mieszczańskim, z tym domem, który panuje w domu głównego bohatera. Bohater wreszcie decyduje się na pewną formę buntu, ale jedynie na to, żeby uciec z domu, pójść do nocnej knajpy, do Café Clubu, poznać tam piękną fornancerkę Litkę i oboje uciekają na romantyczną wyprawę pod Warszawę, do Leśnej Podkowy. Potem w powieści następuje taka wyjazd bohatera na polecenie ojca do Paryża, gdzie on ma tam studiować. Tam daje się znajomy z piękną arystokratką Dodo i przyjacielem intelektualistą Kaszatem. Wraca do Polski tuż przed wybuchem wojny. I tu mamy cięcie. To cięcie pojawi się również, bardzo ważne cięcie, takie czasowe. Pojawi się również w... Pojawi się również w filmie. Bowiem w drugiej części odnajdujemy bohatera już w 1944 roku właśnie pod Warszawą, zadłużonego, jakby pozbawionego tego chęci buntu po przejściach wojennych, które są tylko gdzieś w tle zaznaczone, w zasadzie tylko wspomniane, między innymi pobyt w obozie koncentracyjnym, ale nie ma o tym mowy, jakby nie rozwodzi się na ten narrator. Znajduje się zanurzony taki stan jakiegoś osobliwego bezwładu emocjonalnego i fizycznego. Nieopodal Leśnej Podkowy w wili hrabiny Róży mieszka jego ciotka, do której bohater zwraca się o pomoc. Co ciekawe, mieszka tam również poznana przed wojną Litka, teraz żona jego kuzyna.
I co jest bardzo ważne, mieszka tam całe spektrum Polaków, inteligencji, mieszczaństwa i ziemiaństwa, którzy uciekli przed po katastrofie powstania warszawskiego. Ten dom jest takim azylem dla tych ludzi, którzy pozostają w takim dziwnym stanie zawieszenia, prawda? Utracili wszystko, zarazem cały czas gdzieś panuje wśród nich takim ironicznie, a nawet zjadliwie przez narratora konwenans obyczajowy. Natomiast w tej części książki mamy, można powiedzieć, do czynienia z pewnym obrazem rozpadu kultury narodowej, który u Dygata jest lapidarnie ujęty sarkastycznym stwierdzeniem. Nie ma już Polski, nie ma Polaków. Ten czas końca wojny jest czasem zniszczenia dawnych form życia, ale również w jakiś sposób czasem dotyczącym pewnych decyzji i wyborów, które ludzie będą musieli podejmować, czy na które będą skazani w nowej rzeczywistości, która gdzieś już czai się wraz z tą armią idącą od wschodu, która jeszcze nie wkroczyła, nie przekroczyła Wisły. Dygat mówił o swojej powieści, że ta powieść powstała, cytuję, z pasji rozrachunku ze środowiskiem, w którym się żyło i z którym się definitywnie zerwało. Ja jednak może powiedziałbym, że Pożegnania to opowieść o rozpadzie kulturowym i historycznym świata widzianym w specyficznie polskiej perspektywie. Ale ważne jest nie tylko, i również w kontekście filmu Hasa, ważne jest nie tylko ta treść, fabuła tej książki, ale również ważne są ceny prozy Dygata. Kim jest bohater Dygata? Otóż bohater Dygata, cytuję, szamoce się zwykle w okowach konwenansu, prowadzi ze swym otoczeniem psychologiczną grę, prowokuje swoim zachowaniem, marzy o ucieczce, o czynie bohaterskim, o silnym, wypełniającym życie uczuciu. Zwykle jednak nie ma dość siły, aby swe zamiary, zależenia i marzenia zrealizować. Ważne jest to, że Dygata posługiwał się takim bardzo lekkim, ironicznym stylem, że prowadzi właśnie taką quasi-autobiograficzną narrację. Narrator jest pierwszoosobowy, ale w jakiś sposób zdystansowany do opowiadanych wydarzeń. Ważne jest, że tą prozę Dygata cechuje bardzo specyficzny humor sytuacyjny i słowny, który również Has w jakiś sposób przeniósł do filmu. Ale przede wszystkim ważna jest pewna gra, którą uprawia Dygat ze stereotypami narodowymi i romantycznymi, którym bohater w jakiś sposób przeciwstawia się, ale zarazem im ulega. Można powiedzieć, że ta gra jest prowadzona nieco w duchu gombrowiczowskim, ale pisana trochę lżejszym piórem, nie tak może wysublimowanej artystycznie formie, jak to czynił Gombrowicz, ponieważ niewątpliwie w bardzo błyskotliwy sposób. Jak zatem Has wykorzystał te cechy w swoim prozie Dygata w swoim filmie? Otóż Dygat przyłożył do scenariusza. Większość dialogów tego filmu to są dialogi właściwie żywcem wyjęte, można powiedzieć, z książki. Co ważne, zdjęcia do tego filmu na kręcie Mieczysław Rechoda. Bardzo ważnym motywem, który się pojawia w tym filmie, jest piosenka śpiewana przez Sławą Przybylską, Pamiętasz była jesień. Pierwszy w zasadzie taki powojenny, wielki polski szlagier filmowy. Bardzo ważna obsada aktorska, główną rolę Pawła, bohatera, który zyskuje tutaj w filmie Hasa imię, gra Tadeusz Janczar. Jego partneruje mu w roli Litki Maria Wachowiak, ale w rolach drugoplanowych Gustaw Kolubek, Adam Pawlikowski, Bogumił Kowiela, Hanna Skarżanka, Irena Netto, cała plejada znakomitych polskich aktorów. Jakie Hasło czyni najistotniejsze zmiany w stosunku do powieści? Otóż opuścił tą część francuską, która nie była mu potrzebna, ten wyjazd jeszcze przedwojenny bohatera do Paryża. Nadał swojemu filmowi przede wszystkim pewną stylistykę niekonwencjonalnego melodramatu. Na plan pierwszy, można powiedzieć, wyszło tutaj takie dziwne uczucie pomiędzy Pawłem a Litką. A więc co za tym idzie, nastrojowość, którą przyjmuje obraz i jak również muzyka, która jest bardzo ważna w tym filmie. Ale oczywiście niezwykle ważna jest ta rzeczywistość historyczna w tle, która się pojawia w tym filmie. Has zachował podział na dwie części, na tę przedwojenną i powojenną. I u niego ten podział jest, mimo że jakby przechodzi tak raptownie dosyć, to będziecie widzieć doskonale, zobaczycie to, o czym mówię,
ten podział jest ważny. Ja teraz o tym chwilę powiem. A więc mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju melodramatem. Ale jednak główny temat tego filmu określiłbym jako opowieść o czasie historycznym widziałem z indywidualnej perspektywy głównego bohatera. To jest właśnie klasycznie jakby hasowski motyw czy temat indywidualny, że świat filtrowany okiem jednostki, głównego bohatera filmu. Tutaj tym bohaterem będzie jednak mimo wszystko Paweł grany przez Janczara. Mamy tu również jakby zagadkę tej drugiej części, taki ironiczny, ale nieco chyba bardziej ciepły, mniej zjadliwy portret środowiska, właśnie mieszczaństwa, inteligencji, ziemiaństwa, właśnie pozostających w takim dziwnym stanie niepewności, zawieszenia, takiej próżni jakby historycznej. Nagle w takim dziwnym momencie po powstaniu warszawskim, a jeszcze kiedy Niemcy uciekają, prawda, kiedy już się wszystko wali, a kiedy jeszcze Rosjanie wkroczyli. Mamy co zatem ważne pytania o przyszłość. I te pytania padają głównie chciałem, żebyście zwrócili na to uwagę w rozmowach pomiędzy Pawłem a Mirkiem, którego będzie grał Gustaw Holoubek. I pada między nimi takie pytanie, a może stwierdzenie już wtedy. Może nie będzie już tego, co przywykliśmy uważać, że jest Polską. A więc mamy tu do czynienia w pewien sposób z czasem zerwanym historycznie. Czasem natechnowanym wolno, ze sferą pewnej sparaliżowanej, rozpiętej pomiędzy bezpowrotnie straconą przeszłością, ze sferą pamięci rozpiętej pomiędzy bezpowrotnie straconą przeszłością, a jej jakimiś materialnymi i mentalnymi znakami czy śladami uwięzionymi w przestrzeni i czasie teraźniejszym, w którym dzieje się ta druga część, zwłaszcza filmu Hasa. Jak zauważyli krytycy jednak i publiczność, pewnie to też nie zauważymy, że na plantyjszym filmie wysuwa się taka właśnie poetycko-sentymentalno-nostalgiczna stylizacja w obrazie, niemniej jednak z pewnych, to też prawda jest chyba państwa, pewnymi, zwłaszcza w drugiej części, realistycznymi jednak akcentami, jakie się pojawią w zdjęciach Pechowy, ale dokładnie kilka sygnałów. Otóż Konrad Eberhard, znakomity interpretator, znakomity polski krytyk filmowy i interpretator twórczości Hasa, pisał, cytuję, że pożegnania są po prostu filmem poetyckim, filmem, w którym dominuje bardzo prawdziwa, autentyczna nuta nostalgii, związana nieuchronnie z wszelką refleksją nad mijającym czasem. Poezja ta wykorzystuje oczywiście najrozmaitsze impulsy, zarówno patos załamywania się starego porządku i nadejście nowego, jak i tanie świecidełka nastrojów sentymentalnych. Ja bym chciał tutaj złapać Konrada Eberharda za słowo i postawić pewne pytania, zaproponować pewną może niekanoniczną interpretację tego filmu. Chciałbym mianowicie zapytać, czy ów sentymentalizm, o którym wspomina Eberhard, to rzeczywiście jedynie tanie świecidełka nastrojów. Czy stoi za nim możliwość jakiegoś głębszego zrozumienia tego filmu? Mi się wydaje, że tak. Należałoby zapytać, jak tradycja sentymentalna, szeroko pojęta, pojawia się najpierw w Degardie. Otóż pojawia się jako, można powiedzieć, niższa tradycja, jako pewne konwencje prozy romansowej, jeszcze XIX-wiecznej, z których Degard jakby czerpie bogato. I jako pewna rodzaju wyższa tradycja, która być może wywodzi się od pisarza Lorenza Sterna, to można określić sceptyczną zmianą sentymentalizmu zabarwioną ironią i melancholijnym poczuciem utraty naiwności. Jak to się przejawia w powieści Degarda? Otóż może się to przejawiać jako, na przykład zniechęcenie bohatera do świata konwencjonalnych form kultury. Jako takie nieustanne pragnienie prostoty i naturalności. Pojawia się wreszcie pewien motyw sentymentalno-idylliczny, którym jest oczywiście ta ucieczka na wieś głównych bohaterów, prawda? I jako taki motyw idylliczny, moim zdaniem, ona jeszcze bardziej zaistnieje właśnie w filmie Hasa. Należałoby tutaj
przypomnieć, że idylla i mit akadyjski są traktowane jako pewnego rodzaju matryca literackości. Już powiedzmy od Wergiliusza, czyli od pierwszego wieku przed naszą erą. Dlaczego? Bo to właśnie wtedy poemat staje się rzeczą piękna. Staje się niejako rzeczywistością samą w sobie. A mimo to Arkadia, prawda, jako kraina uczucia, harmonii i spokoju, występuje zawsze w stosunku do tego, co poza nią, czyli do świata historycznego. Wobec tego mamy w tej tradycji poezji sentymentalnej pewnego rodzaju opozycję. Pierwszą jest wolność życia kontemplacyjnego i aktywność sfery przeciwstawiona aktywności sfery publicznej i właśnie historycznej. Zatem jego dalsze opozycje, takie jak wieś, miasto, natura, sztuka, niewinność, doświadczenie, wspólnota, wyobcowanie. Marek Zalewski napisał, że idylliczna poezja głosi pochwałę prostoty i naturalności, sama będąc jednak kwintesencją sztuczności. To jest ważne. Ja bym chciał zapytać dalej, gdzie w świecie, można powiedzieć, już nowoczesnym, czy pojawia się nowoczesne ujęcie tradycji czy poezji sentymentalnej. Otóż pojawia się ono u niemieckiego myśliciela i poety Fryderyka Schillera. Schillerowska koncepcja poezji sentymentalnej wpisała była, jak wiemy, w szerszy projekt estetycznego wychowania człowieka, który Schiller snuł mniej więcej na początku lat 90. XVIII wieku i wyłożył w swoich rozprawach, między innymi w listach o estetycznym wychowaniu człowieka, w rozprawie o wdzięku i godności, co dla nas będzie istotne, i w rozprawie o poezji naiwnej i sentymentalnej. Otóż jaki był kontekst rozważań Schillera? Oczywiście jednym z kontekstów była filozofia Kanta, czyli takie przekonanie, które mówiło, że historia nie mieści się już w porządku natury, mówiąc oczywiście bardzo ogólnie, że historia jest negacją natury i projektem, w którym człowiek staje się centralnym punktem organizującym wiedzę, ale także moralność. Drugim kontekstem tych rozważań Schillera była oczywiście pewna diagnoza współczesności jako epoki kryzysu. Najważniejszym przejawem oczywiście tego kryzysu były dla Schillera były historyczne wypadki związane z rewolucją francuską. Ale również pewne cechy cywilizacji, rodzące się już w nowoczesnej cywilizacji, takie jak atomizacja społeczeństwa, jak utrata więzi jednostki ze społeczeństwem, a przede wszystkim jak fragmentaryczność, pewnego rodzaju fragmentaryczność samych jednostek, to znaczy utrata przez jednostki pewnej integralności, czyli pełni potencjalnych możliwości, jakie człowiek posiada. Schiller mówił, że duch spekulatywny rozdzielił się od ducha interesu, prawda? Ludzie poddani specjalizacji nie wykorzystują pełni swoich możliwości. Dla Schillera zatem istotna była pewnego rodzaju synteza wartości antyku i nowych czasów, czyli natury i kultury, poprzez sztukę, jako pewien przyszły ideał pięknego człowieczeństwa. Tu ważna była kategoria piękna, pojmowana jako harmonijna gra między wolnością a regułą. Piękno miało być traktowane, szeroko pojęte, piękno miało być traktowane jako pewnego rodzaju pojednanie natury zmysłowej i rozumu. A sztuka jako piękny powtór miała stać się obszarem wolności od przymusu fizycznego, czyli naturalnego, czyli tego od tych uwarunkowań naturalnych, którym człowiek jest poddany, ale również od przymusu moralnego, prawda? Prawo moralne wejdzie, ono powinno obowiązywać, mówił Kant. Natomiast sztuka jako piękny powód może być tą sferą wolności od wszelkiego przymusu. To jest bardzo ważne. Także politycznego, ponieważ Schiller rozpoczął swoje rozważania na temat lista estetycznych wychowania człowieka właśnie od tego zarysowania tła stanu związanego również z rewolucją francuską. Schiller podzielił poetów i poezję na naiwną i sentymentalną. Otóż poezja naiwna to stan oraz rodzaj twórczości przypisany starożytnym Grekom. To stan, w którym
istnieje pewna jedność natury i rozumu, spontaniczności i refleksji. Ona jednak już oczywiście nie jest możliwa dla nowoczesnego człowieka i również dla poety nowoczesnego, ponieważ oczywiście ze względu na właśnie one nieuchronne procesy historyczne i cywilizacyjne, jednak ten stan jest jakimś rodzajem ideału, utraconego już ideału. Ten ideał w jakiś sposób na przykład przejawia się w dziecięcości, prawda? Za którym każdy z nas tęskni. Ale nie tylko. Natomiast poeta sentymentalny dla Schillera to ten, który refleksyjnie, to jest poeta nowoczesny, to ten, który refleksyjnie ustosunkowuje się do wrażeń i do uczuć. Zaś sama poezja sentymentalna to nie tylko same uczucia, ale przede wszystkim myśli o nich. I w ten sposób można powiedzieć, że doświadczenie pierwotnej naiwności czy utraty pierwotnej naiwności staje się źródłem sztuczności kultury nowoczesnej. Od tej pory sztukę cechuje przede wszystkim sztuczność, mówiąc rzecz w skrócie. Poezja sentymentalna dzieje się dla Schillera na satyrę, która w jakiś sposób ujawnia sprzeczność z nowym ideałem, elegię jako wyrażenie boleści za to, co utracone, i idylę jako próbę urzeczywistnienia nowego ideału. I one są właśnie dla Schillera były nie tyle gatunkami literackimi, co pewnymi uniwersalnymi sposobami odczuwania przez człowieka. I były, można powiedzieć, że w skrócie sposobami poszukiwania tego, co utracone, ideału, naiwności, wyznaczonymi jednak przez pewien dystans myślowy, przez refleksyjność. Jednym słowem, celem poety i człowieka miało być najpierw rozpoznanie nieodwołalnego braku, uruchomienie sentymentalnej, czyli refleksyjnej świadomości i osiągnięcie przez tą nowoczesnej dojrzałości dziejowej. Musiałem zrobić takie krótkie, polecam oczywiście lekturę Schillera. Otóż wydaje mi się, że taka artystyczna sztuczność i pewien dystans myślowy właśnie cechują filmowe pożegnania Hasa. Gdyby chcieć określić ich temat jednym zdaniem, można by powiedzieć, że jest to opowieść o próbie zachowania wdzięku i godności w dramatycznie zmieniających się czasach historycznych. Opowieść ta wyrażona jest w poetyckiej, sentymentalnej formie, posiadającej pierwiastki elegii, satyry i idylli. I o możliwości takiego ujęcia filmu decyduje przede wszystkim według mnie ten układ czasowy, właśnie to zerwanie, ten podział wyraźny na dwie części, odległe już sobie. Im bardziej będziemy oglądali ten film, tym ta pierwsza część stanie się takiego dla bohaterów dla nas bardziej odległa, prawda? Bardziej wyidealizowana. Ale również oddaje możliwości takiego potraktowania tego filmu, ujęcia, jak mnie go w sposób traktuje. Daje taką możliwość sposób ukształtowania pomocą obrazu, muzyki, dialogu, prawda, które współtworzą taki poetycki właśnie nastrój tęsknoty i nostalgii w całym tym filmie. Ujmując rzecz w skrócie, ta pierwsza przedwojenna część, ja to zaznaczam, że to jest moja koncepcja, moja teoria, trzeba ją sprawdzić, że ta pierwsza przedwojenna część przyjmuje według mnie pewne cechy ironicznie, to trzeba zaznaczyć, przez Hasa kształtowanej idylii. Oczywiście w pewnym cudzysłowie. Najważniejszy jest tu motyw wdzięku uosobiony przez postaci Pawła i Litki. I wdzięcznie taki w jakiś sposób wystylizowany przez Hasa na ekranie. Można powiedzieć, że dla Hasa, tak jak dla Schillera, w jego rozprawie o wdzięku i godności, wdzięk jest pięknem będącym wyrazem wolności ludzkiej osoby. Czyli, jak to ujął Schiller, wyrazem swobody i samowolnych ruchów. Samowolnych, bo zależnych od woli człowieka, a nie tylko od naturalnych, jakichś na przykład przyrodniczych uwarunkowań, prawda? Innymi słowy, Schiller określił wdzięk jako piękno specyficznie ludzkie, w którym rozumność dochodzi do głosu poprzez zmysłową naturę.
jak pisał Schiller, i to na przykład może się ujawnić w tańcu. Będziemy mieli taki motyw właśnie tańca, ale będziemy mieli również wdzięczni i pięknie wystylizowanych bohaterów w tej pierwszej, zwłaszcza części filmu. Schiller pisał, że, cytuję, natura stworzyła piękno budowy, dusza zaś stwarza piękno gry. Teraz wiemy już także, co należy rozumieć przez wdzięk i grację. Wdzięk jest pięknem pozostającym pod wpływem wolności, pięknem tych zjawisk, które określa osoba. Piękno architektoniczne, czyli to naturalne, przynosi zaszczyt twórcy natury, wdzięk i gracja jej posiadaczowi, czyli człowiekowi. Tamto piękno jest zdolnością, wdzięk i gracja osobistą zasługą. I myślę, że tu warto zwrócić właśnie na tę pierwszą część filmu, zwłaszcza na scenę w kafeklubie, gdzie właśnie Litka i Paweł prowadzą ze sobą pewną piękną grę, czyli po prostu flirtują ze sobą. Tańczą, są ustylizowani, sami się stylizują i has stylizuje ich zarazem. Jak pisał Schiller, z urokiem chętnie łączy się zabawny żart i żądło drwiny, z wdziękiem zaś współczucie i miłość. I tacy też, można powiedzieć, są bohaterowie Hasa właśnie w tej pierwszej części. Litka przy barze, ironizująca na swój Pawła temat, ale zarazem uwodząca go gestem i spojrzeniem. I Paweł, w którym rodzi się jakieś bliżej niesprecyzowane jeszcze uczucie, ale też jakaś bliżej nieokreślona chęć pomocy tej dziewczynie i wyciągnięcia z tak zwanych więźni społecznych, czyli z zawodu fordancerki. Można powiedzieć, że tacy są właśnie Paweł i Litka, wolni mimo wszystko w tej pierwszej części i piękni. I filmowa opowieść przybiera tu cech, można powiedzieć, marzenia na jawie, a nawet sielanki, której wyrazem jest właśnie ta ucieczka jego wspólna do leśnej podkowy, a także sposób właśnie wystylizowania tego, jak has stylizuje całą tą wyprawę do leśnej podkowy. Pojawiają się jeszcze inne motywy, które mogłyby świadczyć za tą moją koncepcją interpretacyjną. Pojawia się taki ironiczny motyw gracji. Otóż Schiller pisał, że gracje, towarzyszki bogini miłości Wenów, mogą udzielić kobiecie, ale również mężczyźnie, który pragnie się podobać, właśnie pewnych wdzięcznych cech. Jak ona sami w pierwszej części filmu, to właśnie Paweł pragnie się podobać, mimo że jest człowiekiem takim, już tutaj człowiekiem jednak zdystansowanym, pojawia się taki motyw, kiedy on ucieka z domu, wychodzi z domu, przysiada na rowerze, jak możemy się domyślać, w parku saskim w Warszawie, i podchodzą do niego dwie gracje, co prawda oczywiście wszystkie te motywy są przez kasę ironicznie traktowane, wyglądał to oczywiście ładnie ubrane sukienki, zwierne, ale będą to niewątpliwie pamięci lekkich obyczajów, tylko dwie gracje. Niemniej w takim obrazie właśnie zamglonym gdzieś na tle fontanny na Owerce będziemy tę scenę siedzącego Pawła, będziemy tę scenę obserwować. Ale pojawia się jeszcze bardzo ważny motyw inny, idylliczny. Otóż pojawia się w filmie bezpośrednio, ale również podawany w jakiś sposób ironicznie, fragment poematu Juliusza Słowackiego w Szwajcarii. Jest to o tyle ważne, że jak mówią i piszą krytycy literatury i historycy, samemu Schillerowi nie udało się nigdy napisać takiego idealnej idylii poetyckiej. Natomiast udało się to właśnie Juliuszowi Słowackiemu. I właśnie tą idealną idylą jest poemat w Szwajcarii, którego tutaj cytował będzie lekko podchmielony tak zwany poeta, który pojawi się właśnie w scenie kafeklubie i wyrecytuje nam takie oto słowa. Skąd pierwsze gwiazdy na niebie zaświecał, tam pójdę aż za ciemnych skał krawędzie, spojrzę lecące po niebie łabędzie i tam polecę, gdzie one polecą. To jest fragment poematu Słowackiego. Natomiast w drugiej części filmu sytuacja, ta idylliczna sytuacja zmienia się radykalnie. Można powiedzieć, że Bella odchodzi bezpowrotnie w straconą przeszłość. Jednak pozostaje w jakiś sposób w pamięci bohaterów, ale co ważne, pozostaje również w pamięci widza.
Dlatego, że Has znakomicie nie tylko pokazuje pewną czasowość, czy czas bohatera, to, tak? Czas historyczny, czas indywidualny, ale znakomicie potrafi angażować czasowość widza. W jaki sposób on to robi? Oczywiście robi to pewnymi leitmotywami, czyli głównym leitmotywem jest oczywiście powtarzający się motyw piosenki Pamiętasz była jesień, która będzie nieustannie wraz z innymi motywami muzycznymi będzie cały czas przypominała o tej pierwszej części. Będą mu się pojawiały leitmotywy wizualne również w tym filmie. I w jaki sposób przypominając nam i bohaterom o tym, co było, o tej utraconej przeszłości. Ale o wszystkim tej drugiej części można powiedzieć, że decyduje teraz refleksja właśnie, sentymentalna refleksja, snuta wokół dramatycznej sprzeczności pomiędzy właśnie tą wyidealizowaną przeszłością, a faktycznym wymiarem tego historycznego doświadczenia, czyli tym czasem końca wojny. Trzeba powiedzieć, że ta przeszłość nie jest idealizowana, to nie jest, nie mamy to odniesień politycznych, prawda? Ta idealizacja następuje tak, jak następuje idealizacja właściwie w życiu każdego z nas. My idealizujemy przeszłość. Idealizujemy czas, w którym byliśmy młodzi, prawda? W którym byliśmy piękni i tak dalej, i tak dalej. Tak czynią to również bohaterowie na pewno. Ale w jakiś sposób oczywiście mamy też jakiś taki wyidealizowany przez Hasa pamięć o tym, o tej przeszłości i oczywiście związanej z nią, związanej z tym środowiskiem przeszłości przedwojennej. Ale w tej części, tej drugiej części można powiedzieć, że takim najważniejszym pytaniem staje się pytanie o możliwość oczywiście zachowania wdzięku przez bohaterów, ale przede wszystkim o możliwość, tak mi się wydaje, zachowania godności wobec tego, co się dzieje, w jakim sytuacji, w jakim kontekście historycznym ta druga część się rozgrywa. I można powiedzieć, że ta godność jest dla Hasa być może tym, czym była dla Schillera, czyli umiejętnością, realnie rzecz ujmując, umiejętnością samoopanowania i zachowania spokoju w cierpieniu. I taki spokój w cierpieniu staje się, jak powiedział Schiller, obrazem inteligencji w człowieku i wyrazem jego wolności moralnej. I być może tutaj właśnie kryje się klucz do zdystansowanej postawy głównego bohatera, Pawła, w tej drugiej części filmu. Być może nie polega ona tylko na tym, że Paweł jest tak jak są krytycy do tej pory jak pewnie jest to z większością też bohaterów hasowskich. Oni zwykle są tak zwanymi outsiderami, prawda? Czy ludzi gdzieś pozostającymi na marginesie, zanurzonymi gdzieś w świecie własnych marzeń. Ale być może to zdystansowanie bohatera Pawła, granego przez Janczara w tym filmie, nie wynika tylko z tych cech charakterologicznych. Być może wynika także właśnie z jakiegoś zdystansowania, które polega na próbie ocalenia pewnych wartości. Jak zauważył Robert Piłat w artykule opublikowanym w kwartalniku filmowym, cytuję, że milczenie i wycofanie Pawła można potraktować jako pewną próbę koncentracji na jakiejś tajemniczej, niejasnej resztce godności i człowieczeństwa, które chce się ocalić przed katastrofą zewnętrzną. Ale problem, ja bym chciał dalej zauważyć, że problem ten oczywiście nie dotyczy tylko Pawła. Problem ten dotyczy również Litki i tego uczucia, które w jakiś sposób znowu między nimi się rodzi. Czyli czego dotyczy? Dotyczy oczywiście problemu miłości, czyli powiedzmy takiego głównego, czy pierwszoplanowego tematu, jeżeli założymy, że ten film rzeczywiście jest melodramatem, prawda? Dotyczy uczuć i problemu miłości, bo oczywiście bohaterowie zmieniają się w drugiej części filmu. Zmienia się również Lika, która właściwie staje się taką śmiałą paradoniuszką, prawda? Która z fortancerki nagle staje się hrabiną. No właśnie, i ona tam będzie wyczyniała, oczywiście to, ta czystość tego uczucia gdzieś jednak pomiędzy nimi pozostaje, on jest może nie do końca określone. Niemniej Litka tam dość śmiało sobie będzie poczynała i będziemy to widzieć na ekranie. I teraz zacytuję jeszcze raz już po raz ostatni Schillera, bo te słowa wydają mi się ważne. Właśnie w kontekście tej godności.
Otóż Schiller mówił, że kochający żąda godności od przedmiotu swego uczucia. Tylko godność jest mu poręką, że drugiej strony nie sprowadził do niego przymus potrzeby, lecz wybrała go wolność, że nie jest pożądany jako rzecz, ale ceniony jako osoba. I być może tu właśnie również kryje się takie zdystansowanie Pawła nawet do osoby Witki. Podsumowując już ten mój wywód, można powiedzieć, że właśnie w ten sposób w filmie Hasa dochodzi do głosu poetycki sentymentalizm, którego jednak istotą jest refleksja. I refleksja ta dotyczy oczywiście uczuć, ale przede wszystkim dotyczy czasu i pewnych historycznych zmian wynikających z tego czasu. Ważne jest zatem tutaj pytanie o możliwość zachowania wdzięku i godności, które staje się w istocie pytaniem o możliwość zachowania wolności właśnie w tym konkretnym wojennym i powojennym czasie w Polsce. I teraz oczywiście bohater Has zostawia swoich bohaterów w pewnym wyczekiwaniu, w zawieszeniu. Czy bohaterom uda się w przyszłości zachować tę wolność i godność, nie mówiąc już o wdzięku, o którym Schiller mówił, że jest piękny, ulotny? Teraz odpowiedź oczywiście na to pytanie nie może być jednoznaczna. Nie jest łatwa. I ważna jest tutaj oczywiście perspektywa, z której Has kręci swój film, czyli rok 58, czyli 10 lat od momentu, w którym ukazała się powieść Dygata i ile? 13 lat od momentu, w którym pozostawił swoich bohaterów właśnie w wyczekiwaniu. Co ciekawe, być może w głowie Pawła w ostatniej scenie mogą się pojawić słowa, następne słowa poematu słowackiego. Dosłownie następne, te, które następują po tych cytowanych w filmie, a które nie padają bezpośrednio w filmie. Nawet jeżeli nie znał Paweł, czyli bohater filmu, to na pewno musiałby znać Wojciech Has. A brzmią one tak. Bo i tu, i tam, za morzem i wszędzie, gdzie tylko poszlę przed sobą myśl biedną, zawsze mi smutno i wszędzie mi jedno i wszędzie mi źle i wiem, że źle będzie. Na koniec ja bym chciał jednak zauważyć, że ważny w tym kontekście jest nie tylko ten kontekst czasu historycznego, ale ważne jest to, że film ten tworzy pewną poetycką rzeczywistość, w której liczy się nie tylko estetyczny, ale też etyczny wymiar sztuki. I sztuka ta właśnie może stać się obszarem, której wdzięk, godność i wolność mają już szansę ocalić dla przyszłości. Ta przestrzeń sztuki może zachować te wartości. Czy te wartości ocalały? Ja myślę, że ocena należy do Państwa. Życzę miłych wrażeń.